Jeśli zastanawiacie się, dlaczego zdecydowałam się zacząć nagrywać film o 19.30, uciekając przed zachodzącym słońcem, to sama zadaję sobie to pytanie, ale przed nami ostatnie upalne dni. Jeżeli mam puścić ten film, to jak nie teraz, to nigdy, to dopiero za rok, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na moje ulubione outfity tego lata. Ja co roku, można powiedzieć, znajduję sobie, słuchajcie, jakąś podomkę. Śmieję się oczywiście, ale mam taką sukienkę praktycznie serio co sezon, którą mogłabym nosić codziennie. Odkąd ją kupiłam, założyłam ją co drugi dzień, myślę. To jest sukienka z The Other Side i po prostu skradła moje serce tego lata. I generalnie cała idea tego filmu jest też o tym, że mam takie swoje trzy, powiedzmy, systemy ubierania, jakby sposoby układania outfitów. I ja też, jeśli chodzi o akcesoria, czyli właśnie buty, torby, jakieś chusty, ja tym żongluję, bo wszystko u mnie jest mniej więcej w podobnej kolorystyce i wszystko do siebie pasuje, więc to jest zarąbisty patent. Także sukienka jest The Other Side, buty nowo kupione, świetnie jestem przygotowana, bo nie wiem, co to jest za marka. Boże, Hebeu, tak. Hebeu. Też nowe, kupione teraz na promocji w takim butiku kiosk w Warszawie. Mam chustę ze Spadiory, mam też kupioną na promocji torebkę Gani i w takim anturażu mogliście mnie widzieć prawie każdego dnia w Warszawie. Czasami zakładam właśnie do tego, nie wiem, birkeny, czasami zakładam do tego kapelusz, moją wielką szoperkę, ale chciałam dzisiaj w każdej stylizacji pokazać Wam coś innego, ale jak sami zobaczycie, można tutaj się tym bardzo fajnie bawić, więc ja jestem fanką, dajcie znać, czy wy też jesteście sukienkowe. Kolejne zestawy będą miały nieco inną strategię za sobą, a ja lecę się przebrać. Druga strategia, druga opcja to jest tak zwany total look, secik. Secik do kompletu, można też nazwać go piżamą. Jeżeli nie zobaczyliście mnie w poprzedniej sukience, to zapewne zobaczyliście mnie w tym zestawie. To jest polska marka Haro, nóweczka u mnie w tym sezonie założona tyle razy, że spokojnie zasłużyłam na to, żeby ją mieć. Birkeny kupione na Vinted, które też pasują do wszystkich stylizacji. Kapelusik jest ręcznie robiony, markę wszystko Wam podlinkuję, bo nie pamiętam, co to jest za marka, ale jest świetny, bo akurat dzisiaj mam tak troszeczkę wystylizowane włosy, więc dobrze mi siedzi na głowie, ale zazwyczaj zasłania mi pół twarzy, więc jeżeli chcecie być incognito, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. Przy okazji robi też bardzo dobry cień, jeżeli zasłaniamy się przed słońcem. I na końcu najlepsza rzecz, jaka przytrafiła mi się tego lata, modowo mimo wszystko, to jest ta szoperka Mako, bo to jest torba, w której mieści się wszystko i nie wiem, jak mogłam żyć, chodząc z moimi małymi torbami, jakby z całą miłością tych moich toreb. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, plus ma bardzo fajny kolor, idealnie pasuje do tego, co swoją drogą, ale jednocześnie fajnie działa do jasnych stylizacji, do czarnych stylizacji, bo jest gdzieś tak pomiędzy, także jedni nazywają to piżamą, a inni po prostu genialnym rozwiązaniem. Mogę też założyć to właśnie w takiej bardziej casualowej wersji, ale można też założyć do tego bardziej elegancką mini torebkę i buty, na przykład te, które będę miała za chwilę. I jest to moim zdaniem po prostu wspaniały, wspaniały look. Mogłabym jeszcze do tego wszystkiego podokładać okulary, ale umówmy się, co za dużo, to niezdrowo. Lecę pokazać Wam moją trzecią strategię. Trzeci patent na letnią stylizację to, moi drodzy, chusta wiązana jak top. To akurat jest top, jak można zobaczyć, ale mam mnóstwo chustek czarnych, beżowych, kolorowych, które tego lata zakładałam sobie właśnie w ten sposób, w taki trójkącik i uważam, że są idealne na upał. Mamy odsłonięte ciało i możemy też zrobić z nimi przeróżne rzeczy. Ja akurat pokochałam, to jest tak, to jest marka Haro, to są spodnie z Move, akurat je pokochałam i uważam, że w tym takim sezonie właśnie koniec lata, ale już trochę poważnie się robi i wchodzimy w jesień, są świetne. Buty polskiej marki Mako, mała torebka z Lumpa i tutaj mamy właśnie taki look bardziej, powiedziałabym, wieczorowy, ale nadal jest upalnie i jest na maksa wygodnie i możecie to zrobić tak naprawdę z dowolnej chustki, więc ja jestem fanką, w ogóle zazwyczaj się tak nie cieszę, znaczy cieszę się, ale nie cieszę się, tak? Więc czuję się dzisiaj inaczej, ale tak, bardzo lubię też ten zestaw i pomyślałam, że starczy mi czasu i słońca, mam nadzieję, żeby Wam jeszcze pokazać jedną wersję, która też bardzo opisuje to, jakim jestem człowiekiem w lato i nie tylko.
I na koniec, moi drodzy, last but not least, mamy outfit na pilatesiarę, a mianowicie mam na sobie strój sportowy do ćwiczeń i tak się składa, że kiedy idę sobie na przykład rano na pilates, to później robię sobie jakieś inne plany, no i nie chcę mi się przebierać, nie chcę mi się z tym wszystkim chodzić, więc postanawiam zrobić z tego swój look. I ten look jest fajny, bo on nam łączy wszystkie te poprzednie, więc mamy te buty marki, którą już wymieniłam, ale ją podlinkuję, które nam tutaj troszeczkę bardziej taki formalny element dokładają. Ten strój jest w ogóle z Oysho, moją koszulę z Mało, którą mam 1500 lat, wielką szoperkę, jest kapelusz i to też fajnie pokazuje właśnie, jak można sobie tym wszystkim żonglować, jak to razem pasuje, także w takim wydaniu też można było mnie, myślę, spotkać i mam nadzieję, że będzie można mnie jeszcze spotkać, dlatego że wierzę w to, że tych ciepłych dni będzie sporo i myślę, że ten film może też być fajną inspiracją dla osób, które dopiero planują wyjazdy i dla niektórych lato się kończy, ale może wy dopiero zaczynacie swój sezon urlopowy, także mam nadzieję, że ten film był dla was inspirujący. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie mieć częstsze outfitowe wideo i czy właśnie raz na sezon byłoby wystarczająco, czy może macie jakieś konkretne modowe pomysły, dajcie mi koniecznie znać. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i teraz odchodzę w stronę zachodzącego słońca. Buziaczki. PS, moi drodzy, wyszedł mi trochę taki szalony, ekspresowy film na speedzie, bo serio, jest już ciemno i miałam powiew inspiracji, ale głównym powodem, dla którego chciałam zrobić ten film, jest też to, żeby pokazać wam, jak można w mądry sposób prowadzić swoją całkiem małą szafę, móc bawić się różnymi elementami, cały czas czuć, że nosicie ulubione rzeczy, ale że jest w tym coś nowego, coś świeżego. Więc na koniec bonusowo założenie wielkiej koszuli do mikrospódniczki, birkenów i wszystko, jeżeli pasuje do siebie kolorystycznie, to macie bardzo łatwy, komfortowy look, który wygląda też bardzo elegancko i stylowo. Dzięki! Mua!